będzie o bluesie, będzie o rocku, będzie o tym, kiedy rap się skończy i dlaczego hip-hop. Już? Dobra. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jesteśmy tradycyjnie w gościnnym studio Sing City Inc., ulica Konrada 15, lokal 16, a ze mną Forsal, Kuba, lider zespołu. Witam ciebie serdecznie. Cześć, witam wszystkich. I tak przechodził sobie koło naszego salonu tatuażu legenda, bo trzeba użyć tego słowa, bo ja pamiętam, jak byłem taki mały, to on zawsze był na rynku. Legenda bluesa Sławek Wierzcholski, witam ciebie serdecznie. Cześć. Jaki masz związek z Forsalem? Na razie Kuba odpoczywa. No, lubię przystojnych chłopaków. Ja, no ale to dobrze. To jest sprawa za złożona i zawiła. Ja mam ładną barwę głosu, kiedy mówię. A przynajmniej niektórzy uważają. Zgadza się. Tutaj Kuba cię jeszcze podbije, to już w ogóle będziesz miał jak rasowy lektor. Ale kiedy śpiewam, to już tak ładnie nie wychodzi. No i wymyśliłem sobie, że moje utwory, niektóre nawet wartościowe, tak mi się wydawało, lepiej zabrzmą, jeżeli zaśpiewa je ktoś inny. Na przykład Kuba Konieczko. Kuba, mógłbyś na przykład nam fragment zaśpiewać utworu Sławka Wierzcholskiego, bo on tutaj gada jakieś głupoty, że źle brzmi śpiewając. Chory na bluesa! Naprawdę? Tak, ale to tak inaczej brzmiało na płycie. Oszukałeś mnie. No wiesz, no to bo nie byłem przygotowany. Ojej, nie mów tak jak polski raper, że jest nieprzygotowany. Tak jak ci powiedział, weź za freestyle jakoś ósemkę, ktoś powiedział, że nie wiedziałeś o tym i że nie jesteś przygotowany do tego. No dobrze, no. To tak powiem. Okej, dobra, to w takim razie, ale skupiamy się na płycie. To ma zadanie odświeżyć muzykę rozrywkowo, czy ma to wyłącznie wam sprawiać radość? Mówię o najnowszej płycie, ale również zahaczam o poprzednie wydawnictwa. Do Sławka oczywiście jeszcze będziemy wracać. Wiesz co, to miało w pierwszym momencie ukoronować Sławka 40-lecie. Taki był pomysł. Ze względu na to, że ja jestem też harmonikarzem i uczyłem się ze Sławka książek ponad 20 lat temu, bo żaden inny materiał nie był dostępny. No i któregoś momentu podczas różnych rozmów, bo ze Sławkiem się znamy z wielu różnych jakichś takich przedsięwzięć wspólnych, padł pomysł, żeby nagrać taką płytę. I początkowo pomysł był taki, że to miała być płyta tribute, ale tak zaczęło to dobrze żreć i takie te kompozycje zaczęły powstawać, że zaczęły być pisane nowe piosenki na płytę i powstała płyta druga zespołu Forsal, która ma tytuł Będę Cię Miał. Ale Sławku, zgodziłeś się na to, że był Forsal, bo na przykład większość twoich, myślę, kolegów i koleżanek z branży chciałby te N Sławek Wierzcholski. A nie, ja chciałem nawet początkowo pod pseudonimem wystąpić jako autor tych utworów, bo większość napisałem ja sam, zarówno tekst, jak i muzykę. Ale dla mnie wystarczającą satysfakcją było, że te piosenki zabrzmią świeżo, współcześnie. Nie powiem nowocześnie, ale na pewno tak, jak ja bym sam nie potrafił zrobić. Innymi słowy, potrafiłem napisać ładne piosenki, ale nie potrafiłem ich sam nagrać tak, jak chciałbym. Nie, można powiedzieć, nie potrafiłbym, nie? Ale znałem Forsal, wiedziałem, jakie ten zespół ma możliwości i myślę, że było to dobre posunięcie. Wszystko zaczyna się od bluesa. No w muzyce rozrywkowej z pewnością. A nie boli ci tak, że wiele legendarnych kapel rockowych zapomina o tych korzeniach i wielu recenzentów mówi o prekursorzy gatunku, rewolucjoniści, ale potem jak patrzysz trochę w dal, trochę wcześniej, wehikuł czasu, to już sobie to wszystko oparte jest na bluesie. No pewnie, że tak jest. Znam dosyć dobrze historię bluesa, bo byłem przez 30 lat współpracownikiem Polskiego Radia, o czym już niektórzy zapomnieli, bo przez 12 lat w programie trzecim, a to jeszcze był w XX wieku, w programie trzecim Polskiego Radia zrobiłem 1500 audycji autorskich. Potem byłem w Radiu dla Ciebie, to jest takie mazowieckie radio i ostatnie 7 lat w programie drugim Polskiego Radia. Więc siłą rzeczy musiałem czegoś się o tej muzyce dowiedzieć, bo tyle płyt przeszło przez moje ręce. Ale jaki ty skromny jesteś, zazwyczaj to wiesz, prezenter, ciach, ciach, pych, 7327, wyślij SMS-a o treści Sławek Wierzcholski albo harmonika, a ty skromny, no 1500 audycji, tyle płyt przesłuchanych. Stary, skąd się taka skromność bierze po 40 latach działalności artystycznej? I ja, że miał tyle, jak ja będę miał, czekaj, 20, dajmy 6, 5, to ja bym tu, wiesz, skakał na tej kanapie. Wiesz co, ja czuję się szczęśliwy, że mogłem realizować swoją pasję. Zawsze chciałem to robić, a przecież jest wielu pasjonatów, ale nie każdemu się udaje z pasji uczynić swój zawód, czyli poświęcać mu maksimum czasu. To nie było tylko po robocie, tam sobie coś pograłem, tylko robiłem to na pełen etat.
I to mnie po prostu cieszy, uważam się za szczęściarza, bo mam wielu kolegów, którzy też by tak chcieli, no ale jest trudno, zwłaszcza w tej muzyce, która jest coraz bardziej niszowa. Właśnie, coraz bardziej niszowa. Powiedz mi, blues w Polsce to jest silna nisza. Mnie blues, przepraszam drogi Sławku, kojarzy się z Rawo Blues Festival. Byłem kilkukrotnie na tym festiwalu i rzeczywiście poczułem magię bluesa. Jak jest teraz? Czy to tak jak w przypadku mocnych, gitarowych gatunków, wszystkich podgatunków metalu, to też są takie sprawne nisze? Bo chciałbym wiedzieć, chciałbym poznać bluesowy świat, Sławku. Oczywiście, że jest wiele odmian podgatunków tego gatunku specyficznego, jakim jest blues. I w Polsce paradoksalnie ono się ma całkiem nieźle, chociaż media nie poświęcają mu tyle czasu, ile powinny, na ile zasługuje. Ale co roku mamy w Polsce no, około 40 festiwali bluesowych. Oczywiście to dużo, wchodzą ci słowo, to dużo. Tak, jak najbardziej. No, niektóre są takie, powiedzmy, regionalne, ale Rawa Blues, bo jest znana powszechnie, bo Irek Dudek jest bardzo dobrym promotorem swojej działalności, chwała mu za to, ale są większe nawet festiwale, jak na przykład Suwałki Blues Festival, który trwa przez 4 dni na wolnym powietrzu i największe gwiazdy tam przyjeżdżają. I mnóstwo publiczności, że w Suwałkach w trakcie festiwalu hotele są znacznie droższe, czy kwatery prywatne niż w Warszawie. Bo jest a widzicie. Tylu chętnych jest, żeby tej muzyki słuchać i tam nocować. Sławku, bo ja widzę, że ty jesteś gawędziarz, masz dużą wiedzę, dużo młodych ludzi nas ogląda. Jak przekonać do bluesa? Bo z drugiej strony widzę potencjał i młodzi ludzie wracają do tych gitarowych brzmień. Są zmęczeni obecnie to, co jest w popie, bo dla mnie dzisiaj pop to też jest trap i rap. Tak, drodzy raperzy, rap jest dzisiaj popem. Jeżeli któryś z was mi powie, że rap nie jest popem, to ja wam wymierzę ręka sprawiedliwości. Prawy prosty albo sierpowy. Naprawdę? Patrz, jak mnie chce sprowokować. Tak jak w wrestlingu będą ci jeb i ty powiesz polecieć aż tam daleko. A jest popem? Jest. No to okay. No pop to jest muzyka środka, czyli znaczy to są estetyki, które najlepiej się sprzedają, docierają do jak największej grupy ludzi, prawda? Ale to jest też taka nazwa, która chyba źle brzmi, nie? Bo... Pop czy muzyka środka? Tak, pop, no nie, no pop, nie? No bo tak naprawdę zależy jaki, nie? Bo może być ten pop wykonany w dobry sposób. Może być? Może być. No i może być. Tak wam chciałem przerwać. Ale nie, spoko, do ciebie wrócimy. Potem Sławek będzie odpoczywał 15 minut. Ale chciałeś kogoś uderzyć? Nie, no to wiesz, no Sławka nie wypada. Sławek jest ode mnie starszy. Dlatego a ty jesteś ode mnie młodszy. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Nie mam czerwonych okularów. Ale ja już też nie będę miał i będzie wesoło i sympatycznie. Jasna sprawa. Bo ty jesteś częstochowy. Tak, urodzony. Czyli jesteś ziomkiem Monika Staszczyka i Marcina Najmana. Wiesz co, Marcina nie znam, choć mamy z niego wielką bekę i to jest gościu, który naprawdę mam... Właśnie, jest takie, są słynne transparenty, Sławek na chwilę odpocznie, Częstochowa przeprasza za Marcina Najmana. Pamiętam kiedyś, jak był Big Brother, to miasta przepraszały za uczestników pierwszej edycji. Pierwszej. Aż mi okulary spadły z tego wszystkiego. O. Wiesz co, to jest ciekawa rzecz, bo to można było coś takiego zrobić. Ja jak byłem u Sławka w Toruniu, to widziałem taki napis na murze, że Toruń przeprasza za Rydzyka. W sumie nie pomyślałem, że za Najmana też można. Cześć, bo Sławek jest z Torunia. Ty jesteś z Torunia? Tak, tak, jestem urodzony i wychowany w Toruniu. O kurczę, bo u was to zawsze są konflikty Toruń versus Bydgoszcz. No trudno, żeby nie były. Okej, okay, dobra, tutaj zamykam, bo przez różne konotacje rodzinne nie mogę powiedzieć, po której stronie jestem, no ale po tej drugiej. Wracamy jeszcze, czyli można powiedzieć, że spróbowałeś czegoś takiego, czyli macie bekę, to oczywiście zaraz przejdziemy do muzyki. Nie, no to jest śmieszne, wiesz, cały w ogóle show biznes jest śmieszny i te wszystkie rzeczy, które są pokazywane, to jest dobry przykład, o którym mówiliśmy, bo może nie wchodźmy w szczegóły i bez urazy, ale no tak jest skonstruowany świat, że ktoś robi bekę, umawia się z kimś pod stadionem, że będą się szarpać. I będzie ruch. I będzie ruch, nie? I to jest smutne, bo tak też się dzieje w muzyce, że nie do końca chodzi o to, co jest zrobione jako ten twór właściwy, tylko jest ruch. No ja, no gdzieś mi się obiło uszy ostatnio, że są jakieś piosenki, które mówią, że w Mercedesie kombi z kimś tam blond i jakieś takie rzeczy. Naprawdę coś takiego jest? No i to w ogóle boli, nie? I to jest to, że włączasz telewizję taką czy siaką i po prostu boli, nie? To jest dobry tu naszej rozmowy. Show biznes to śmiech. No, coraz większy. To będzie dobry tytuł. Ja wracam do tych młodych i bluesa. Jak ich przekonać, Sławku? Czy w ogóle nie ma co przekonywać? Sami do tego dojdą.
Nie, niekoniecznie dojdą sami. Najlepiej, żeby kogoś do bluesa przekonać, to zabrać go na dobry koncert bluesowy. Na festiwal. Najlepiej na festiwal, gdzie są no, nieprzypadkowi wykonawcy, wybrani w jakiś sposób, zakontraktowani. Bo z bluesem jest ten problem, zresztą jakiś z innymi gatunkami, że jest wiele słabych zespołów bluesowych. Co to znaczy słaby zespół bluesowy? Bo to mnie ciekawi. Nie trafiają w dźwięki, nie wiedzą, co to jest skala bluesowa, nie znają blue note. To mnie ciekawi. To jest to samo, co z każdym innym gatunkiem. No są nieporadni, albo są skrępowani, albo po prostu słabo grają, bo dopiero się uczą. To blues nie jest tym wypadkiem czymś wyjątkowym. Trzeba warsztat znać i trzeba wiele lat grać bluesa, żeby go zagrać dobrze, bo to jest prosta muzyka, jeśli chodzi o formę. I żeby z tej prostej formy wykrzesać emocje, trzeba długo ćwiczyć. To nie jest tak, Sławku, że w przypadku bluesa najwyżej wyprowadź mnie z błędu, bo ja się uczę. Ja przyznaję się, bo ja jestem z pozycji tego, że zapraszając ciebie, chcę się czegoś nauczyć o bluesie. Czyli załóżmy, jesteś nauczycielem, ja jestem uczniem. W bluesie to nie jest tak, że mniej znaczy więcej. Jak oglądałem solówki B.B. Kinga, Niech spoczywa w pokoju, to tam właśnie te robiły przerwy. Nie to, że gęstość, że masturbacja na gryfie. Mi się to nie podoba. A znam ludzi, którzy potrafili zasnąć na takich koncertach, gdzie wiesz, masturbacja na gryfie, w 2 sekundy zagramy 2000 dźwięków. Mniej znaczy więcej w bluesie? No, na pewno coś takiego jest, ale jeśli ja mówię o sprawności technicznej, to nie znaczy, że ktoś gra szybko i popisuje się techniką, tylko właśnie ta dojrzałość polega na tym, żeby emocje wywołać u siebie i u odbiorcy. Nie sądzę, że miłośnik muzyki, takim jak wydaje mi się jesteś ty, bo się przecież dopiero poznaliśmy. Dopiero się poznajemy, ale poznamy się bliżej, że ja będę ci harmoniki nosił, bo harmoniki są lekkie. Tak, to prawda, ale zresztą noszę zawsze przy sobie ja sam jedno mam i nawet mogę zagrać. Ale super. Jeżeli o to poprosisz, ale już się nie doczekałem, to mogę. Ale to jest piękne, nie? Się pomyliłem, ale... nikt nie zauważy teraz. Ale słuchaj, to z harmoniką to jest jak ze szczoteczką do zębów. Znaczy, tak. To jest instrument. To jest taka miniaturowa, myślałem, że taka... Nie. Typowa harmonika, na której można grać bluesa, zresztą nie tylko bluesa, jest właśnie tej wielkości. 10-kanałowa harmonika systemu Richtera. Kuba też na takie gra. Grasz, Kuba, na takiej harmonice? Gram. Od 20 lat. Ja, ty też, ale czekaj, masz przy sobie, czy nie? Ale ja się nigdy nie wyrywam w kolejce przed mistrza. To kiedyś musisz zdetronizować mistrza. Wiesz co, nie muszę i nie chcę. Możemy wspólnie coś zagrać. Sławku, tonację masz jaką? Ja mam harmonikę. Ty masz harmonikę, Kuba. Mam. Ty, ale czad, słuchajcie, pierwszy raz u mnie na kanale, wiecie co? Ja ostatnio słyszałem, jak ktoś grał na harmonice ustnej z 12 lat temu. Oj, super, promocja, zobaczcie. To nie promocja, to wydaje mi się, że są nie do kupienia już. Firma, która... Białe kruki. Tak, już nie istnieje. Pokazuję tylko jako ciekawostkę, jakie miałem owłosienie głowowe kiedyś obfite. No ja właśnie stąd cię kojarzyłem. No, było i minęło. Kuba, to gramy? Kubuś. Mississippi, Tennessee, czułem się, jakbym był w Stanach Zjednoczonych. Tak, i to jest w ogóle piękne, bo zaczynaliśmy tutaj temat, rozmawialiśmy o płycie i współpracy naszej ze Sławkiem. Zróbcie to. I piękną rzeczą jest właśnie to, o czym mówiłeś, to co Sławek pokazał. 20 ponad lat temu te książki, to był jedyny materiał, który był dostępny na rynku. Ty się uczyłeś tych książek. Tak. Teraz może tak avista bym tego nie zrobił, ale jakbym sobie przypomniał, to wszystkie riffy znam na pamięć i tak dalej. To nie było tak jak teraz, że mamy kursy online, kanały YouTube, lekcje, tylko po prostu były dwie książki. I wyobraź sobie, co jest piękne,
że po 20 latach, bo to tak mniej więcej jest, no z mistrzem, który jest prekursorem tego instrumentu w tym kraju, zrobiliśmy wspólnie płytę i to jest piękna sprawa. I o tej płycie rozmawiamy. O tej płycie próbujemy rozmawiać, ale tak. Ale właśnie, bo próbujemy, nie, no chyba nam się udaje. Ale tak, jesteś prowokator, a może ty jakiś gale freak fightowy, bo ty widzę, że masz taki trash talk. Tak? Tu riposta, tu wiesz, tutaj nie masz czerwonych okularów, wiesz, ale podoba mi się to, bo jest emocja. No tak, no tak miało być. Wiesz, ale to dobrze, że nie ma pytań, dlaczego blues i dlaczego muzyka, nie? I dlaczego Forsal? Ile razy usłyszałeś pytanie, dlaczego Forsal? Wiele. Współczuję. Ale jest to też historia, którą można ładnie powiedzieć. Ale to o tym zaraz. Powiedz mi, czy to jest dla ciebie zderzenie ze Sławkiem Wierzcholskim? Jest tak, jakbym ja się zderzył z Howardem Sternem, jakbyśmy zrobili rozmowę wspólnie, polsko-angielsko, bo mam wrażenie, że coś takiego jest, że człowiek, który cię inspiruje do tego i nagle siedzisz z nim tutaj na kanapie z jakimś gościem, z jakimś ancymonem, no to chyba musi być spełnienie marzeń. Tak, to wszystko urosło do takich relacji, gdzie myślę, że dobrze się kolegujemy, jak nie można powiedzieć przyjaźnimy. I to ja sobie kiedyś tak siadłem, takie było podsumowanie podczas kończącego się 2022 roku. Siadłem sobie przy lampce wina i tak zacząłem sobie myśleć, że takie rzeczy, które się wydarzyły w tym czasie, to nawet bym jeszcze jakiś czas temu nawet o tym nie pomyślał, a tutaj zrobiliśmy wspólnie płytę, wyprodukowaliśmy ze świetnym producentem, na płycie są świetni goście, tacy jak Piotrek Bukartyk, jak Dominika Barabas, wielu naszych przyjaciół muzycznych. No i mam nadzieję, że ten materiał dotrze do jak najszerszego grona odbiorców, bo to jest to. Ale właśnie, kto jest głównym? Bo zazwyczaj ja się teraz pobawię w marketingowca, nie? Może zaproponuję jakiś kontrakt reklamowy, bo każdy z nas, czy ty, czy ja, czy Piotrek, którego nie widzicie, chce dotrzeć jak do największej grupy ludzi. Ale taki core to jest co? 40+, mężczyzna, duże miasto? Wiesz co, jak zaczęliśmy, bo rozmawialiście tutaj dużo o bluesie i blues jest to przepiękna muzyka, z której my wyrośliśmy. Na tej płycie te nuty bluesowe są pokazane i do usłyszenia. Jednak ten kierunek jest troszkę taki piosenkowo, rockowo, gitarowo, producencki. Taki jest pomysł. Dlaczego? Bo ja mieszkam w Częstochowie, bardzo blisko bardzo kultowego klubu, który się nazywa Rura. I bardzo często chodzę tam na koncerty i tam przyjeżdża Fijemade, tam przyjeżdża Organek, tam przyjeżdża Kamil Bednarek, tego typu artyści. I obserwowałem sobie publiczność, która przychodzi na ich koncerty. I to jest taka publiczność 35-45. Czyli ludzie, którzy już zarabiają pieniądze, założyli już rodziny, myślę, że już dzieci też, stabilna sytuacja na rynku. Słuchają płyt, znają piosenki, kupują bilety na koncerty, kupują płyty. Macie własne koszulki? Bo ja ci opowiem anegdotę, kiedyś jakiś jeden raper został zaczepiony przez swojego fana i on mówi, kiedy płyta druga, a raper na to, tutaj pada przekleństwo, walić płytę, ważne są koszulki. To jest prawdziwa anegdota. Jak to jest w przypadku bluesmenów? Wiesz co, no to trzeba mieć takie rzeczy. Ja nawet myślałem i teraz zastanawiam się, dlaczego ja tych koszulek jeszcze nie zrobiłem. Powinien zrobić Forsa, albo ze Sławkiem Wierzcholskim. Właśnie, Sławek, ty masz swój merch, czy nie? Umiarkowanie, coś tam na stronie jest, menadżer tym się zajmuje. Ale ja chciałbym coś o płycie powiedzieć. Dawaj coś o płycie. Wiesz, wspomniałeś tu o BB Kingu. Gdybyś posłuchał płyty Forsala, to pewnie byś nie zauważył zbyt wielu punktów stycznych czy skojarzenia z BB Kingiem. Jeżeli ta płyta jest bluesowa, to o tym można dyskutować, bo blues nie jedno ma imię, ale jest to przede wszystkim płyta bardzo współczesna, bardzo młodzieżowa i bardzo taka właśnie, jaka uważam powinien być blues w XXI wieku. A może to nawet nie jest już blues, tylko człowiek od bluesa, czyli ja, napisał te piosenki. Nie? Bo tą piosenkę, tam jest jakaś w stylistyce reggae, też ją napisałeś? No wszystkie. Ja, ale to kurde, ty nie powiedziałbym. Znaczy jedna mnie jest taki bardzo zdolny, wszyscy muzycy Forsala są bardzo zdolni, ale jest gitarzysta Nikodem Gosławski, z którym jeden utwór napisaliśmy wspólnie. Pozostałe są moim dziełem, co nie do końca jest prawdą, gdyż ode mnie pochodził materiał wyjściowy, koncepcja, a chłopaki je tak przerobili, co było moim zaleceniem, pragnieniem i właściwie warunkiem, aby ta współpraca powstała, traktujcie te moje pomysły, moje koncepcje jako punkt wyjścia i zróbcie, żeby one brzmiały jak najbardziej forsalowo. Bo gdyby to był
Sławek Wierzcholski. Nie, nie, chodzi o to, ja mam na myśli, że gdyby zrobili tak samo jak ja, to nie byłoby sensu, bym nie prosił ich o współpracę. I wyszło coś bardzo, bardzo dobrego. Ale jesteś wyrozumiałym twórcą, artystą, bo ty sobie hodujesz tutaj na plecach konkurencję. Oni by sobie dali tam bez mojego wsparcia radę na pewno, to ja się mogę cieszyć, że przyjęli moją współpracę, bo dla mnie było z tego wiele radochy. Dlaczego ty jesteś taki skromny? Kurde, tego masz bardzo skromnego tego mistrza. Ten mistrz ci taki skromny, ci się udał bardzo. Dzisiaj ma taki dzień. A, ładnie się wybroni, jak ci młody dogryz. Nieznacznie młodszy oczywiście. Tu nie o lata chodzi, tylko... Przepraszam, ktoś zapłacił. Kolejna pewnie nasza rozmówczyni, więc tutaj zostaniemy, tu będziemy ciągle gadać. Jak nawiązałeś współpracę z Dominiko Barabas, która tutaj przed chwilą do nas przyjechała z Sudetów, z Lądka Zdrój? Poznaliśmy się z Dominiką w studio, w którym nagrywaliśmy płytę Będę Cię Miał. No i Dominika użyczyła swojego głosu na początku na nagrania demo, a później tak zachodziła do miejsca, gdzie nagrywaliśmy wokale i tak słuchała, tak podglądała, tak padło parę takich pomysłów fajnych. I najfajniejszą historią z tego wszystkiego to jest to, jak nagrywaliśmy, w zasadzie no, duet nagraliśmy do piosenki Chodź do mnie. No gdzie tam śpiewamy sobie wspólnie, więc to dla mnie wielka frajda, bo Dominika ma no, kapitalne możliwości. Ja zawsze Dominikę kojarzyłem z muzyką elektroniczną, z tą taką jej freakową sytuacją. Taka alternatywa zawsze, nie? Takie nie wiadomo co, ale tak, pozytywne. Jak posłuchacie płyty, to zobaczycie, jak przepięknie śpiewa swing. Słyszałem właśnie, byłem zaskoczony. Myślałem, że to ktoś inny, a to ona. Przeczytałem kredytę, mówię, a poznałem po głosie. No tak, tak, to tak jest i mamy wspólny plan, żeby wspólnie podjąć współpracę taką, no pograć koncertowo razem. Mamy jakiś taki zamysł na nasze tutaj działania, więc już to zrobiliśmy w zasadzie, bo na koncercie premierowym Dominika przyjechała, zagrała z nami i w zasadzie po jednej próbie to... Zobacz sobie, jakie ładne te selfie strzela. Ty tego nie widziałeś. Widziałem, bo ja mam tu oko takie. Masz oko, ale masz to trzecie oko? Nie, mam tak zeskalowane, żeby patrzeć, co się z boku dzieje. Myślałem, że grasica cię pobudza, cały czas się odmładza. Nie. Wiesz, jak grasica jest młoda, to ty będziesz długo młody. Układ limfatyczny i tak dalej. No ale to nie jest audycja o dietach i o biologii. Grasica. Dokładnie. Macica i mówię, no jakżeż. Nie, mówię o grasicy, ale to też na spółgłoskę się zaczyna, no, więc spoko. Młody, przystojny mężczyzna i macica, nie? No, coś mi to widzicie? W czasie suszczo se słucha, więc trzeba troszeczkę głośniej mówić, no bo wiecie, tutaj mam do czynienia z legendami sceny bluesowej, z dolnym kompozytorem, tam w tle jest wokalistka, ale dobrze, wiem, że Sławku mocno działasz w ZAX-ie. Na czym polega twoja funkcja? Bo ZAX się głównie kojarzy z prawami autorskimi, ale to nie tylko to. No, bardzo dobrze kojarzy się z prawami autorskimi i dba o interesy twórców. Jestem członkiem zarządu sekcji B, to jest największa sekcja w ZAX-ie, bo różne formy twórczości są chronione. Sekcja B to sekcja twórców krótkich form muzycznych, krótko mówiąc piosenek muzyki. A Dominika jest przewodniczącą naszej sekcji. No i bardzo dobrze, to jest chyba najmłodszą przewodniczącą w historii. Bo ZAX, tak nie wiem gdzieś dlaczego, ale zawsze będą już takich mocno dojrzałych twórców, więc cieszymy się, że skład został odmłodzony. Dominika jest bardzo prężną i bardzo nadaje się na tą funkcję przewodniczącego, bo to jest dużo pisania z tam różnych sprawozdań, papierów i dbania o wszystko. To podziwiam ciebie, podziwiam panią przewodniczącą, ale kończąc naszą rozmowę krótką, treściwą, ale też jednocześnie zabawną. Od czego zacząć? Mam takie marzenie, że załóżmy, jestem statystycznym Kowalskim albo Kowalską i chcę zacząć przygodę z bluesem. Po obejrzeniu się rozmowy, kurde, jak ci panowie super grają w tych harmonikach, B.B. King, to jakaś musi być mocarna ksywa, może jakiś raper, nie? A tu nie, jednak gitarzysta był bluesowy. Od czego zacząć, Sławku? Bo mnie to ciekawi. Od czego zacząć? Chcę zacząć grać bluesa. Co muszę zrobić? Wysłuchać twoich 1500 audycji, to już wiem. Co dalej? Przede wszystkim słuchać tej muzyki, chodzić na koncerty i to na koncerty dobrych wykonawców, a nie niekoniecznie kolegów, którzy dopiero sobie sprawili gitary, których może jeszcze nie potrafią nastroić. Chodzić na koncerty artystów wysokiej klasy, bo tacy potrafią przekazać te emocje, które są w bluesie najważniejsze.
Można też słuchać muzyki na różniejszy sposób. Ja słuchałem z kaset magnetofonowych, teraz się słucha streamingu, bo nośnik nie ma znaczenia. Kasety wracają, Sławku, pamiętaj o tym. Tak, mam jeszcze kilka nieodpakowanych, które kupiłem w sklepie Peweksu, bo gdzieś tam w archiwum zostały. Zostaw je, bo one rosną. Z roku na rok ich wartość rośnie, naprawdę. Ludzie wracają do kaset. Tak, tak, przypuszczam, ale chcę też powiedzieć, że nośnik nie jest ważny. Ważne, że muzyka była wysokiej klasy, no i jeśli ktoś chce grać bluesa, to najpierw powinien go słuchać. I zwykle jest tak, że zresztą jak i w innym gatunku masz jakoś mistrza i chciałbym się do niego zbliżyć. Kiedy ja zaczynałem, to nie byłem zainteresowany własną twórczością. Ja chciałem tak grać jak moi mistrzowie, czyli Browning McGee, Sonny Terry, Big Bill Brunsey, Charlie Musselwhite, no mnóstwo byłoby tych. Ja chciałbym ich naśladować, bo to mi się wydawało najpiękniejsze. A tu nagle legenda polska wyskoczyła, Sławek Wierzcholski. No. Teraz zobacz, taki Kuba mówi, że chce grać jak? Jak Sławek Wierzcholski. Widzisz, jak pięknie. No, był bez wyjścia, Kuba ma chyba inne wzory i ciekawszych modeli, ale... Nie, to nie jest tak. To, Sławku, nie bądź taki skromny, już wiemy, że to już ustaliliśmy, że to jest dzisiaj. Tylko tak. Masz dobry dzień. Tak, ale prawda jest taka, że dzięki takim ludziom jak właśnie Sławek, ten instrument, o którym rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, harmonika ustna i ta muzyka jest na tak wysokim poziomie, bo wiadomo, że tutaj technika i inne rzeczy się to wszystko rozwija, możliwości się polepszają, ale no, ten człowiek bisował przed B.B. Kingiem, o którym wspomniałeś. Nie wiem, czy o tym wiesz. Obiło mi się uszy, i król ale wtedy, nie chciałem się zbłaźnić. I król wtedy powiedział, że nie wiem, jak to było dokładnie, bo jeszcze mnie wtedy na świecie pewnie nie było. B.B. King przyjechał do naszego kraju dwukrotnie, znaczy kilka razy, ale pierwszy jego występ to był w 1986 roku. Ja z Nocną Zjaną Bluesa witaliśmy go na Okęciu, czym był bardzo zaskoczony, że zespół taki... Ja wtedy miałem rok. A mnie jeszcze na świecie nie było. Nawet mnie pewnie rodzice w planach mnie nie mieli. No ja miałem rok. Pod szafę na stojąco wchodziłem. Okej. W każdym razie w 1986 roku witaliśmy B.B. Kinga jako taki zespół, taki cygański, że tak powiem. Chociaż zgoła nie taką muzykę grający. I bardzo jemu to się podobało. 10 lat później, kiedy przyjechał ponownie do Polski, graliśmy jako support w sali kongresowej w Warszawie. I to się tak podobało, że publiczność nas zmusiła do bisu. Ja oczywiście nie chciałem, bo to nie wypada. Support nie jest od bisowania, ale Mariusz Adamiak, ówczesny szef klubu Akwarium, który organizował, ten w krótkich żołnierskich słowach powiedział, że mamy wejść na scenę i grać. Nie przytoczę, bo to jest elegancki kanał, no ale nas niejako zmusił. Domyślam się, jakie słowo musiało paść. Takie mocne, bluesowe, żołnierskie. Zdecydowanie tak było. No, po koncercie poszedłem do B.B. Kinga z gitarą, którą mam do tej pory. On mi złożył piękny autograf, zakupiony wcześniej za niemałe pieniądze pisakiem typu Wasserfest, a to nie były wtedy tanie rzeczy, ale dobrze, bo trzyma do tej pory ten podpis. I powiedział, nikt przede mną w życiu nie bisował. O proszę. No więc to było bardzo miłe. No to było bardzo miłe i ja też wam życzę, żebyście kiedyś w życiu mieli taką sytuację, żeby blues zagościł w waszych sercach i też pytanie, co się musi stać, myślę, że to będzie dobra klamra, żeby harmonika weszła do mainstreamu, żeby dzieci nagle, tak jak wy, nagle wyjmujecie, mam harmonikę, co się wtedy musi stać? Jakiś influencer, tiktoker musi powiedzieć, zobaczcie, odkryłem taki... Przepraszam, nie uderz mnie, czy też ty, Kubo. Taki śmieszny mały instrument. Zobaczcie, jak gra. O, jak super dźwięki wydobywa. Co się musi stać, żeby harmonika weszła do mainstreamu, żeby młodzi ludzie zaczęli grać na tej harmonice? Nie tylko młodzi. Myślę, że gdyby jakiś popularny, niezwykle raper zagrał na harmonice, to byłoby coś, co by bardzo dobrze temu instrumentowi zrobiło. Raper, może nam to załatwisz, to instrument zorganizujemy. Pomyślimy. I damy lekcję. Pomyślimy, ale właśnie to zastanawiamy się, czy to będzie młodszy, czy w średnim wieku, czy starszy. Bo z takich muzycznych to wiem, że Ostry jest po Akademii Muzycznej. Ale tu nie trzeba mieć Akademii. Nie trzeba mieć? To zupełnie nie. Słuchaj, wcielmy się, że ja zostanę raperem, nie? Że ja jestem tym. A masz dużo pieniędzy? No, w jakiejś oszczędności coś zrobię. No. To porozmawiamy, bo to... Dobrze, to drogie są rzeczy. Jakub, Fornal. Dobrze? Fornal czy Forsal? Mówili Foxtrot. Jak mówili? Bo ja specjalnie się mylę, chcę zobaczyć, jaka reakcja artysty. Nie, bo ja ci mówię, graliśmy już jako Forset. Forset. Foxtrot,
Forsak, śmialiśmy się, że to była znakomita nazwa do płynu na przeczyszczenie, a nazwa jest finalna Forsal. I właśnie zapomniałem się zapytać, jaka była geneza tej nazwy, ale już nie mamy czasu i szkoda się wygłupiać, bo bawiliśmy się dobrze, więc nie będziemy tutaj popadać w takie anegdotki. No, po prostu Kuba z Forsalu. Tak jest. I Sławek Wierzcholski, legenda polskiego bluesa. No cóż dodać, cóż ująć. Z ust mi wyjąłeś niewożywszy. Zobaczcie, jaki skromny. No i Bartosz Boruciak, sprawdzajcie kanał i słuchajcie bluesa, bo to poszerza nie tylko muzyczne horyzonty, ale pobudza również wrażliwość, a ta jest dzisiaj ważna w tych dziwnych i często chorych czasach. Dzięki.